to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Vectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601 601 601. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic PoW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź. Grupa Tubondzin to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m kwadratowych, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m kwadratowych ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Dorota Maciejewska, witam w serwisie informacyjnym ósemki Telewizji Regionalnej. Dziś zobaczą Państwo orkan Ksawery nad powiatem sieradzkim. W tej chwili mamy ponad 300 zgłoszeń. Nowe autobusy na ulicach Sieradza. Cały w tej transzy zrealizowane i to jest w zasadzie nasza podstawa do działalności. Oficjalne otwarcie boiska przy elektroniku. Od lat, można powiedzieć, młodzież czekała na to, żeby mieć... 8. Sieradzka konferencja kosmiczna. Jest to duże wyzwanie. Spotkanie z Krystyną Czubówną. Ponieważ ktokolwiek przed tym mikrofonem zasiada, nie zwraca uwagi na to, ani jak mówi, ani co mówi. Koniec z biletami zerowymi. 7. Harcerska fantazjada. Mamy trochę już tego doświadczenia. W nocy z 5 na 6 października wiele poważnych zniszczeń spowodowała silna wichura, która przeszła przez region. Strażacy interweniowali wiele razy na terenie powiatu sieradzkiego i łaskiego. Nad Polską w ostatnim czasie przeszedł orkan Ksawery. Powiat sieradzki również ucierpiał. Deszcz i silna wichura, która mogła osiągać nawet do 130 km na godzinę, spowodowała wiele szkód. Wiatr przewracał drzewa, zrywał też linie energetyczne, przez co wiele domów długo pozostało bez prądu. O interwencjach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiedział rzecznik prasowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Wasylik. Jeszcze cały czas ewidencjonujemy te zdarzenia, bo rzeczywiście w tych dniach 5-6 zostaliśmy zawaleni dosłownie zgłoszeniami. W tej chwili mamy ponad 300 zgłoszeń, ponad 300 zdarzeń, które możemy powiedzieć, że obsługiwaliśmy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew. Drzewa spadały czy na budynki mieszkalne, czy na drogi. Nie interweniowaliśmy w momencie, kiedy drzewa gdzieś komuś spadały na podwórko, nie stanowiąc żadnego zagrożenia, tylko same takie wiatrołomy związane właśnie z nieprzejezdnością dróg, czy przygniecionymi samochodami, drzewami pochylonymi, czy przewróconymi na budynki mieszkalne, czy budynki inwentarskie. Z poważniejszych zdarzeń zerwane dachy w 38
budynkach na terenie powiatu sieradzkiego zostały uszkodzone bądź zerwane całkowicie dachy, czy z budynków mieszkalnych, czy z budynków inwentarskich. Takie dwa specyficzne zdarzenia, właściwie jedno, przede wszystkim kościół w Złoczewie, na około połowie powierzchni kościoła zerwana blacha z tego budynku. Też bardzo długo trwała akcja, żeby ten kościół zabezpieczyć po tym przejściu tej wichury. Jedna osoba poszkodowana w miejscowości Dębołęka, na jadący samochód spadło drzewo. Osoba ranna przetransportowana do szpitala. Oprócz Państwowej Straży Pożarnej, ochotnicza również uczestniczyła w tych akcjach? No tak, oczywiście bez druhów ochotników byśmy na pewno sobie tutaj tak nie mogli dać rady, jak to czyniliśmy. Właściwie cały powiat, wszystkie jednostki w całym powiecie brały udział w likwidacji, usuwaniu skutków tej nawałnicy. Z powodu wichury ucierpiał także cmentarz parafialny przy ulicy Wojska Polskiego. Powalonych zostało tam 5 drzew, a wiele pomników zniszczonych. Dla własnego bezpieczeństwa w czasie tak gwałtownych anomalii najlepiej zostać w domu. Warto też śledzić prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu jest w trakcie realizowania projektu zakupu i wymiany autobusów. Miasto pozyskało kolejną transzę 2 nowych Solarisów. Na ulicach Sieradza kursują już 4 niskopodłogowe autobusy, a z czasem będzie ich więcej. Komunikacja miejska na terenie Sieradza czyni coraz większe postępy w udogodnieniu poruszania się mieszkańcom środkami transportu publicznego. Oficjalnego oddania autobusów dokonali prezydent miasta Sieradza i marszałek województwa łódzkiego. Sieradzanie są ogromnie wdzięczni, że tak łaskawym okiem Urząd Marszałkowski patrzy w kierunku Sieradza i z całą stanowczością podkreślę to, że Sieradz z pewnością by się nie zmieniał tak, jak się zmienia dziś, biegnąc do Europy, ja to cały czas powtarzam, jeżeli nie byłoby tych środków z rzędu marszałkowskiego. To jest jakby korelacja dwóch czynników, to znaczy dobrze napisane wnioski i alokacja środków, która występuje w Urzędzie Marszałkowskim, za co serdecznie dziękujemy i zawsze będziemy chwalić się tym, że ta współpraca z Urzędem Marszałkowskim jest na bardzo wysokim poziomie, że Łódź patrzy ciepło na lidera regionu południowo-zachodniego naszego województwa. Ja się cieszę, że mamy takich znakomitych partnerów. Zarządzamy funduszami ten priorytet ochrony powietrza, ekologicznego transportu niskoemisyjnego, ważny dla ochrony środowiska. Cieszę się, że udaje się go wspólnie realizować i że ta 40-letnia historia, dostałem taki pamiątkowy proporczyk, Przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Sieradzu, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej się zmienia, że to jest nowoczesny tabor, coraz więcej pasażerów, systemy sterowania, automaty biletowe. Trzymam kciuki za ten kolejny projekt. W ramach programu Unii Europejskiej i dzięki pozyskanym dofinansowaniom zostały zakupione nowe środki komunikacji miejskiej. Wartość projektu to prawie 8 milionów złotych, zaś jego dofinansowanie to ponad 5 milionów złotych. Projekt zakłada zakup 8 autobusów niskopodłogowych spełniających normę emisji spalin. Firma realizuje ten wniosek, złożyliśmy wniosek kolejny o następne 3 autobusy. Z tego, co się dowiedziałem, mamy jakąś szansę, aczkolwiek zostawiamy to już jako wisienkę na torcie. Te potrzeby, które MPK miał, zostały w tej transzy zrealizowane i to jest w zasadzie nasza podstawa do działalności. Jestem naprawdę wdzięczny obydwu panom za to, że z taką przychylnością firma się spotyka i efekty widzimy. Kolejna para, czyli dokładnie 50% tego wniosku zostało już zrealizowane. Pierwsza transza 2 autobusów dotarła do spółki 29 czerwca. W ramach projektu pozyskano do tej pory 4 autobusy. Dostawy kolejnych środków komunikacji to dodatkowo po 2 autobusy i realizacja tychże dostaw do dni 31 grudnia 2017 roku i następnej do 30 marca następnego roku.
Uczniowie zespołu szkół elektronicznych w Duńskiej Woli mogą cieszyć się z modernizowanego boiska sportowego. To niewątpliwie dobra inwestycja, która w przyszłości może zaowocować sukcesami sportowymi młodych ludzi. Modernizacja obiektu sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych w Duńskiej Woli trwała od września 2016 roku. Przy bardzo dobrej szkole, jakim jest Zespół Szkół Elektronicznych tutaj w Duńskiej Woli, od lat, można powiedzieć, młodzież czekała na to, żeby mieć dobre warunki. Został zbudowany kompleks lekkoatletyczny razem z boiskiem do piłki nożnej. Na nowym obiekcie znajduje się boisko wielofunkcyjne oraz piłkarskie, czterotorowa bieżnia okrężna o długości 330 metrów, skocznia do skoków dal oraz trybuny dla widowni. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej przy tak zwanym elektroniku. Z obiektu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również dzieci i młodzież z terenu miasta i powiatu zduńsko-wolskiego. Boisko pamiętało historię sprzed 50 lat. Na pewno było niebezpieczne, zniszczone i właściwie nieużytkowe w ten sposób. Dominującym elementem były wielkie, porastające po łacie nieba całego to pole. Zmieniło się wszystko, tak? Mamy boisko do piłki nożnej, mamy wielofunkcyjne, mamy bieżnie i parę innych elementów, wygodne trybuny. Jest komfortowo. Intencja jest taka, żeby obok młodzieży szkolnej z boiska mogły korzystać inne osoby, a precyzyjniej grupy osób. Nie będzie to boisko otwarte bezpośrednio dla wszystkich mieszkańców, ale wszystkie, nawet małe zorganizowane grupy są zapraszane przez. Na inwestycje powiat pozyskał ponad 440 tysięcy złotych dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 1 000 000 złotych. Przenieśliśmy się z XIX wieku w XXI. Jak na szkolne warunki, bardzo ładny stadion, dobrze wyposażony, bieżnia tartanowa, rewelacja. To, co mamy w głowie, to, co prowadziliśmy, to już 13 rok pracuję, 12 lat na takich warunkach no żadnych, a na dzień dzisiejszy mamy bardzo ładnie. Przy okazji oficjalnego otwarcia boiska rozegrane zostały międzyszkolne zawody sportowe. Młodzież z sieradzkich szkół znów zgłębia wiedzę na temat kosmosu. Ciekawe prelekcje, pokazy i spotkania z ekspertami w tej dziedzinie to niezapomniane doświadczenie, które może okazać się przydatne w przyszłości. Aby sięgnąć do Muzeum Okręgowe w Sieradzu zorganizowało 8. konferencję kosmiczną pod honorowym patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej. Przedsięwzięcie to oparte jest na dokonaniach pioniera kosmonautyki rodem z Sieradza, Arego Sternfelda. W pierwszy dzień zapraszamy maturzystów i studentów z naszego regionu na spotkanie z przedstawicielami firm, prezesami, zastępcami, znaczy inżynierami z firm, które już coś produkują na rzecz kosmosu. Przemysł kosmiczny się rozwija bardzo, bardzo energicznie i okazuje się, że cierpi na brak kadr. I stąd my ten pierwszy dzień poświęcamy właśnie takiemu zetknięciu maturzystów i studentów z regionu, żeby już poznali firmy, które już działają, produkują, są związani umowami z Europejską Agencją Kosmiczną. Misja 60-lecie dorobku naszej kosmonautyki i założenia wizyty lotu na Marsa. Myślę, że to będą ciekawe wykłady, ciekawe prelekcje wspaniałych gości z Polskiej Akademii Nauk, z Centrum Badań Kosmicznych, Agencji Kosmicznej. Na konferencji spotkali się specjaliści w dziedzinie astronautyki. To jest to uzupełnienie ewidentnie wiedzy, którą nabywają w szkołach w ramach geografii, fizyki. No i jest to pobudzające wyobraźnię, taki element, który ewidentnie motywuje do dalszego rozwoju w tym kierunku. Naukowa impreza trwała 2 dni. Pierwszy dzień poświęcony był kosmonautyce jako obszarowi pracy i edukacji, a tematem głównym drugiego dnia był Mars, jego geologia, atmosfera i planowana podróż ludzi na tę planetę. Jestem pierwszy raz fizycznie na konferencji, jestem pod wrażeniem. Jest bardzo, na bardzo dobrym poziomie, z bardzo ciekawymi wystąpieniami, no i z bardzo dużym zainteresowaniem tutaj zarówno lokalnej publiczności, jak i lokalnego społeczeństwa, jak i osób z zewnątrz, bo widziałem tu studentów z Łodzi na przykład.
Także gratuluję takiego pomysłu Sieradzowi. Ja dzisiaj przewodniczę sesji, która jest poświęcona badaniom Marsa. Centrum Badań Kosmicznych jest włączone w dwa eksperymenty. To jest eksperyment związany z torowaniem metanu na powierzchni Marsa. I my jesteśmy członkami takiego zespołu, który przygotował kamerę stereoskopową, czyli taką, która będzie tworzyła trójwymiarowe obrazy powierzchni Marsa. No i z tych obrazów można będzie wywnioskować, skąd ten metan ewentualnie mógłby się wydostawać spod powierzchni. I to jest ten pierwszy eksperyment. Drugi jest jeszcze bardziej awangardowy. Polega na wbiciu się na 5 metrów pod powierzchnię Marsa i to jest eksperyment NASA, czyli Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Ten pierwszy to był eksperyment Europejskiej Agencji Kosmicznej. Duże zainteresowanie budził pokaz łazików marsjańskich. Jestem studentem Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Studiuję mechatronikę i właśnie jestem jedną z osób, które właśnie pracują nad łazikiem marsjańskim. Zaczęło się to kilka lat temu. Któryś z kolegów właśnie miał pomysł, żeby stworzyć łazik marsjański, żeby go potem wysłać do Stanów. No i tak to się zaczęło. Po prostu koledzy starsi zaczęli pracować nad łazikiem. Czy trudno było go skonstruować? Wydaje mi się, że na pewno tak na początku, bo to jednak jest to duże wyzwanie. Tak na początku na studentów to jednak, bo to dochodzi informatyka, mechanika. I żeby to połączyć w jedną całość, która będzie pracować, to jednak jest trochę wysiłku. Wiele godzin pracy. Jakie on spełnia funkcje? No przede wszystkim jeździ. Można przenosić różne przedmioty. Zdalnie można nim sterować na przykład do odległości kilometra. I możemy z danego miejsca przejechać ten kilometr i po prostu zrobić coś. Pomóc astronaucie, tak jak w Stanach na przykład było takie zadanie, żeby pomóc astronaucie, czyli na przykład przynieść mu bidon z wodą, czy coś w tym stylu. Do organizacji konferencji muzeum pozyskało jako współorganizatorów Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Narodowe Centrum Kultury, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Sieradzu i Urząd Miasta w Sieradzu. W minioną środę sieradzanie mieli okazję nie tylko usłyszeć, ale także spotkać się z jedną z najbardziej rozpoznawalnych rektorek w Polsce. Dziennikarka opowiedziała o początkach swojej kariery zawodowej, o pracy lektora, a także o literaturze, jaką poleca Polakom. Lektorka odczytała fragment książki Sekretne życie drzew. Krystyna Czubówna, dziennikarka i lektorka z wykształcenia prawnik, wielokrotnie nagradzany kobiecy głos w kategoriach przekazu informacji. Swoją przygodę z rolą lektora zaczynała w radiu, prowadziła program informacyjny i użyczała głosu w popularnym programie przyrodniczym. Na spotkaniu przybliżyła początki swojej kariery i opowiedziała o pracy lektora. Były takie czasy. Aby zasiąść przed mikrofonem, trzeba było mieć uprawnienia. I to były bardzo wymagające egzaminy. Niełatwo było taką kartę otrzymać. Były odpowiednie stopnie, więc nie od razu zdobywano tę najwyższą. Taki najniższy stopień dla dziennikarza to była taka karta, która uprawniała go do czytania własnych tekstów i tylko własnych tekstów. Nieco wyższa to była wówczas, jeśli się sprawdzał głosowo, że mógł również przeczytać nie swój tekst. Ale też to były czasy, kiedy wszystko, co słyszeliśmy w eterze, było nagrywane. A to znaczyło, że jest rzetelnie przygotowane, bo taka jest prawda. Dzisiaj to tylko moi koledzy, których ja pamiętam jeszcze właśnie z tamtych czasów, sprzed kilkudziesiątek lat, mają ten nawyk, że piszą sobie konspekt i zasiadają przed mikrofonem, mając te podkładki. A moda taka przyszła, że przychodzi młody człowiek, siada, ja mówię, że to się utarło coś takiego, że przychodzi ktokolwiek, mówi cokolwiek, sądząc, że do kogokolwiek. Ja sobie ukułam takie powiedzonko, bo jestem za każdym razem żywo oburzona, bo przypominam sobie rady mojego pierwszego szefa w redakcji Sygnałów Dnia, który mówił, że mam pisać w taki sposób, takie teksty, zakładając, że słuchacz jest mądrzejszy ode mnie.
A dzisiaj dokładnie panuje odwrotna zasada, więc ponieważ ktokolwiek przed tym mikrofonem zasiada, nie zwraca uwagi na to ani jak mówi, ani co mówi, nawet niestety, co mnie tym bardziej boli, nawet ludzie z naukowymi stopniami niestety szargają naszą polszczyznę. Jakoś zapominamy o tym, że kultura języka to jest fundament polskości. I oby nie nadeszły takie czasy, żebyśmy musieli tej polskości bronić na jakichś barykadach, ale jeżeli nie będziemy mieli tego najważniejszego oręża, jakim jest piękno naszego języka, to polegniemy. Zauważyli Państwo zapewne, że kobiety nie czytają fabuły. Po prostu jest zasada, której nikt nie zmienił. Ale kobiecemu głosowi do dnia dzisiejszego jest trudno się przebić. Ja wiem, że czasy się bardzo zmieniły. Mamy bardzo dużo tematycznych kanałów i nigdy nie robiłam takich badań, więc nie mam pojęcia, jak to proporcjonalnie teraz wygląda. Niemniej, do dnia dzisiejszego, nad czym ja ubolewam, lektor to zawód męski. I chociaż minęły czasy, kiedy istniała taka zasada, którą zresztą jeden z szefów lat temu dzieści wyartykułował w moją stronę, że informacje przekazane głosem kobiecym są niewiarygodne. I ja, mimo że byłam młoda, ale wiedziałam, na co mnie stać, powiedziałam, że tak, owszem, to prawda, z wyjątkiem mnie. I zawsze w wiadomości informacja była mi bardzo bliska. Lubię tę formę przekazu. I te czasy rzeczywiście minęły, ale ta zmiana przyszła wraz z pojawiającymi się coraz liczniej programami informacyjnymi i to jest moda, która przyszła i została zaadaptowana na nasz grunt ze Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że u podstaw tego leżała taka myśl, że coraz bardziej wiadomości są krwawe i wobec tego ta straszna wiadomość przekazana przez kobietę gdzieś zyskuje na jakiejś pewnej łagodności. Także dzisiaj wydaje mi się, że tych prezenterów informacyjnych to chyba kobiet nie brakuje, a być może, że jest ich nawet więcej niż mężczyzn. Ale to odnośnie przekazu informacji. W zawodzie lektora nie zmieniło się nic. Tak jak było, tak jest. Mężczyźni czytają fabuły i dokumenty, a trzeba czegoś nadzwyczajnego, żeby dokument mogła przeczytać kobieta. I tą myślą kierują się te główne stacje telewizyjne, bo ja nie mówię o jakichś tam pomniejszych tematycznych kanałach, to tam już mogą inne zasady panować. Niemniej dokumenty, owszem, tak. I to, że ja czytam tę przyrodę, to dlatego, że autorka cyklu Zwierzęta Świata bardzo chciała ten swój cykl oprawić inaczej niż to było dotychczas przyjęte i postanowiła, że tą zmianą może być tylko właśnie użycie głosu kobiecego. Ponieważ taką skarbnicą głosów dla telewizji było Polskie Radio, więc zadzwoniła do Polskiego Radia i dowiedziała się, że jest taka lektorka, która się wybija i umówiono mnie z nią na spotkanie. Odbyło się nagranie. Powiedziała, zaznaczyła, że jeśli będzie ok, to będę miała u niej pracę. I rzeczywiście tak, nawet się wyraziła, że do emerytury i tak było. Cykl, chociaż już nie pod tą winietą, ale do dnia dzisiejszego oglądają Państwo filmy przyrodnicze z moim udziałem, przerwanie od ponad 30 lat, ale przez te lata, dziś już nie, ale jeszcze w latach 90. i wcześniejszych, to była ciągła walka tej kobiety o to, żebym ja ten mój głos przy tych filmach został. Także to kobiecie jest, nawet jeśli jest dobra w tym, co robi, to w tym zawodzie jest trudno się przebić. Spotkanie z Krystyną Czubówną zorganizowane zostało w ramach drogowskazów literackich, a ilość zgromadzonej publiczności przerosła oczekiwania organizatorów. Zerowe bilety znikają z komunikacji miejskiej.
Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji. Jest to krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Teraz zamiast pobierać u kierowcy bilety zerowe, osoby uprawnione do bezpłatnych ulg będą musiały okazać się dokumentem podczas kontroli. Od 18 osoby 70+ mogą jeździć bez pobierania biletu zerowego. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć ludzi starszych przed pieszymi wędrówkami po autobusie w trakcie, kiedy ten autobus jest w ruchu, bo ten autobus rusza, zatrzymuje się, są zakręty. Ludzie starsi mają słabsze kości, jak wiemy. Na szczęście nam się jeszcze taki wypadek nie zdarzył, ale na skutek tego, że możemy to w tym momencie zrobić i na skutek wniosków płynących od naszych pasażerów, żeby tą sprawę dla nich spowodować, żeby nie musieli właśnie wędrować po autobusie, sprawa stała się ciałem i od 18 ci Państwo będą mogli podróżować bez biletu zerowego. W Łasku po raz pierwszy odbyła się harcerska fantazjada. To prawdziwa gratka dla miłośników biwaków, gier planszowych czy bitew karcianych. Zainteresowanych nie brakowało, a wszystko wskazuje na to, że liczba fanów fantazy wciąż rośnie. Harcerska fantazjada to jeden z najbardziej niezwykłych biwaków harcerskich. Obecnie to już prawie konwent fantazy z mnóstwem atrakcji, od gier planszowych poczynając, przez gry fabularne, a na pokazach i turniejach kończąc. Jest to tak zwana gra bitewna, czyli mamy modele, tak jak na przykład, nie wiem, są na przykład modele czołgów, samolotów do sklejenia i na przykład, nie wiem, stawia się na półce i się kurzą. Tutaj gry bitewne troszeczkę poszły dalej, bo polega to na tym, że też są modele do składania, też trzeba je złożyć, pomalować samemu, ale przy okazji jest masa zasad specjalnych do tego, gdzie jest cała gra do tego. Organizujemy turnieje związane właśnie z Warhammerem 40 tysięcy czy podobnymi systemami, tak? Gdzie na turnieje są różne formaty, tych turniej są. Gdzie ludzie spotykają się albo na przykład w gronie na przykład innego miasta, albo na przykład z kilku miast zjeżdżają się, na przykład zazwyczaj na lato organizujemy taki duży turniej gdzieś tak, gdzie frekwencja jest między 50 a 60 osób. Siódma edycja po raz pierwszy zorganizowana została w Łasku, a bazą było pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki. Wcześniej przez 6 lat harcerze spotykali się w Widawie. Jest to już siódma edycja, pierwsza w Łasku, ponieważ 6 wcześniejszych edycji było w Widawie. Jako, że to jest już siódma edycja, no to mamy trochę już tego doświadczenia za sobą. No na początku ten biwak, bo to jest oczywiście biwak harcerski, nie wyglądało tak jak teraz, tak? Na początku zaczynaliśmy z ilością uczestników, bodajże 46 osób przyjechało, czyli 46 harcerzy. I na początku ta impreza nie była tak otwarta na ludzi, tak? Był to pierw stricte biwak harcerski, dopiero z czasem usiedliśmy, troszkę pomyśleliśmy, stwierdziliśmy, że skoro robimy takie coś, taki biwak harcerski o tematyce fantasy, to może uda nam się przyciągnąć też innych miłośników fantastyki, nie tylko związanych z harcerstwem. Jaki jest główny cel tej imprezy? Czym dla Was jest organizacja takiego wydarzenia? Na początku, te 7 lat temu, planszówki nie były jeszcze tak bardzo rozpowszechnione, prawda? Teraz już idąc do prawie każdej księgarni czy jakiegoś innego sklepu z zabawkami, mamy te gry planszowe, one są pokazane, prawda, je można kupić. No i też ludzie te parę lat temu nie myśleli o planszówkach w taki sposób, że jest to jakaś forma wspólna spędzania czasu, nie tylko dla dzieci, tak, tylko na przykład też dla osób starszych. Są gry, prawda, chcieliśmy pokazać, że da radę przez cały weekend zgromadzić w jednym miejscu tyle osób nakręconych na fajną zabawę, które nie wykorzystają ni grama prądu. Organizatorzy co roku otwarci są na gości w każdym wieku, niezależnie od przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego. W całym biwaku może uczestniczyć młodzież od 13 roku życia, ale specjalnie dla najmłodszych oraz tych, którzy chcieliby spróbować fantastycznych atrakcji, w sobotę zorganizowano dzień otwarty, w ramach którego za darmo można było skorzystać z bogatej oferty gier planszowych, bitewnych, karcianych i innych. Ja jestem pierwszy raz na fantazjadzie, bo jestem od niedawna w ogóle w harcerstwie, a rok temu mnie nie było w ogóle dostępu, tak jakby od nas. Są różne turnieje w takie właśnie gry karciane. Organizatorzy imprezy Chówiec ZHP Łask zapewniają, że z roku na rok fantazjada jest coraz lepsza, a głównym celem jest zainteresowanie i przyciągnięcie jak największej ilości fanów fantazy. W dzisiejszym serwisie to wszystko. Zapraszam na dalszą część programu.
Bankowych Spółdzielczy w Sieradzu. Jesteśmy blisko Ciebie. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Bank Spółdzielczy w Sieradzu. Jesteśmy blisko Ciebie. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy. Bank Spółdzielczy w Sieradzu. Jesteśmy blisko Ciebie. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Uwaga! Hurtownia Elektryk zaprasza na promocję. Tylko teraz żarówka LED 9,5 W w cenie 4,99. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 65. Hurtownia Elektryk. 25 lat tradycji. Lubisz ciszę? Cenisz sobie ochronę i prywatność? Dbasz o komfort i styl? To wszystko zapewnią Ci przesłony okienne zewnętrzne i wewnętrzne firmy Anvis, które znajdziesz u jednego z największych dystrybutorów tej marki w salonach Okna Konieczny. Oferujemy bogatą gamę kolorów, wzorów i materiałów. Przyjdź i sprawdź. Salony Okna Konieczny, Sieradz, Aleja Pokoju 7A, Łódź, ulica Żgowska 145. Witam Państwa w kolejnym programie Nasze Sprawy. Dzisiaj będziemy rozmawiali nie o tym, co dotyczy bezpośrednio naszego miasta, jakie inwestycje są realizowane, ale poruszymy bardzo poważny problem. Będziemy rozmawiali w dzisiejszym o zdrowiu, stąd nasza obecność w szpitalu w Sieradzu i mój miły gość, pani dr Marta Dobras. Witam. Gastroenterolog. Pani Marto, miałem przyjemność jakiś czas temu z Panią rozmawiać na tematy dotyczące wzrostu zachorowalności wśród naszego społeczeństwa. Mówię tutaj o mieszkańcach naszego miasta, powiatu, województwa, na przewlekłe choroby jelita grubego, a na końcu na nowotwory niestety jelita grubego. Te statystyki, o których rozmawialiśmy, na tyle mnie poruszyły, że zdecydowaliśmy się tym tematem zainteresować. Na początek naszej rozmowy proszę powiedzieć, co takiego złego w ostatnich latach, mówiąc o chorobach nowotworowych jelita grubego, się wydarzyło? W ciągu ostatnich lat, jak pokazują statystyki w Polsce i szczególnie w naszym województwie łódzkim, okazuje się, że zachorowalność na choroby jelita grubego, w tym na raka jelita grubego, diametralnie wzrosła. Szczególnie dotyczy to pacjentów po 50 roku życia, u których mówi się, że co czwarta osoba posiada w sobie zmiany przednowotworowe, które po 65 roku życia mogą przekształcić się w raka jelita grubego. Dwa razy częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Polska jest na szczycie tej niechlubnej statystyki, jeśli chodzi o kraje Europy Zachodniej, w zachorowalności, ale także w śmiertelności z powodu raka jelita grubego. I wśród nowotworów to jest 23% pacjentów umiera z powodu raka jelita grubego i z powodu zbyt późnej wykrywalności tego nowotworu. Choruje bardzo dużo pacjentów, a mamy możliwość wykrywania zmian wczesnych dzięki badaniom i możliwość uratowania i zmiany tej niechlubnej statystyki, w której województwo łódzkie w Polsce również przoduje. Pani doktor, te dane, które w tej chwili pani podała mi, wskazujące na bardzo wysoką śmiertelność z powodu nowotworów jelita grubego, są wręcz zastraszające.
Proszę mi powiedzieć, czym to jest spowodowane, że dochodzimy do takiego momentu, w którym już potencjalnym pani pacjentom nie można pomóc? To jest spowodowane przede wszystkim późną wykrywalnością raka jelita grubego, wykrywania go w późnym stadium, w takim, w którym zmiany są na tyle zaawansowane i rozsiane już w jamie brzusznej, że pozostaje nam tylko leczenie paliatywne. Żeby odwrócić tą niekorzystną tendencję i móc leczyć pacjentów z bardzo dobrym skutkiem, czyli żeby pacjent normalnie prowadził życie po zdiagnozowaniu raka jelita grubego, musimy go znaleźć i leczyć we wczesnym stadium. I bardzo ważna w tym jest przede wszystkim świadomość tego, że powinniśmy wykonać badanie jelita grubego po 50 roku życia, a jeżeli w naszej rodzinie występują osoby z już zdiagnozowanym, leczonym rakiem, to po 40 roku życia, że jeżeli pojawią się objawy niepokojące, zgłosić się do lekarza. W naszym społeczeństwie też istnieje przekonanie, że kolonoskopia jest badaniem nieprzyjemnym, że jest badaniem bolesnym. Gdzieś taka ta świadomość jest, że rzeczywiście to badanie jest wyjątkowo nieprzyjemne, ale o tym będziemy rozmawiali, mam nadzieję, w kolejnych już... kolejnych odcinkach. Tak, odcinkach i pokażemy, Szanowni Państwo, dokładnie na czym to badanie będzie polegało, jaka aparatura będzie wykorzystywana podczas tego badania. No, myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby uświadomić pacjentom, jak to wygląda i że badanie wcale nie jest takie straszne. Kolejki między innymi do pani doktor są w tej chwili olbrzymie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ta zachorowalność rzeczywiście jest olbrzymia. Ale pacjenci to nie tylko mieszkańcy naszego miasta, Sieradza, ale to pacjenci również z innych regionów powiatu, województwa i Polski. Kolejki, jeśli chodzi o dostęp do świadczeń funduszowych, są długie ze względu na wielkość kontraktu, tak? I na to nie mamy wpływu, ma na to wpływ Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast to, na co my jako lekarze mamy wpływ, to na wszelkie możliwość wykonania badań poza badaniami funduszowymi. Tutaj właśnie przychodzą nam z pomocą badania finansowane przez Ministerstwo Zdrowia i od wielu lat istnieje program badań przesiewowych raka jelita grubego w Polsce i takie są jednostki, jest strona internetowa, można na takie badanie się zapisać. Istnieje program unijny, który jest realizowany w województwie łódzkim, na przykład przez Szpital Kopernika, ale my tutaj na naszym terenie nie mamy w tym momencie żadnego programu poza NFZ-owego i chcielibyśmy taki program tutaj również dla naszych mieszkańców wprowadzić. Szczególnie ważne jest dotarcie do mieszkańców małych miasteczek i wsi, którzy nie mają świadomości istnienia programów poza NFZ-owych, poza szpitalnych. Lekarze rodzinni także mają bardzo niską świadomość istnienia i potrzeby wykonywania takich badań i do nich będą kierowane nowe projekty, które teraz są organizowane na terenie właśnie tutaj sensu stricte naszego powiatu. Czyli rozumiem pani doktor, że z konieczności musi pani pacjentów wysyłać na konkretne badania przesiewowe, mówiąc szczerze, najbliżej prawie że do Łodzi, tak? Tak, bo tu najbliższe jednostki to są jednostki w Pabianicach, to są jednostki w Łodzi i dalej w Polsce. Tutaj na naszym terenie w tym momencie nie mamy takiego programu. A więc z dostępnością do tego typu badań jest bardzo źle. Profilaktycznych jest bardzo źle i coś musimy w tym względzie zrobić. Dokładnie. W związku z tym my jako telewizja również podjęliśmy ten temat, aby poprawić i umożliwić naszym pacjentom w przyszłości mieć dobry dostęp do tego typu świadczeń. Co my możemy w tej kwestii, pani doktor, zrobić? Mówię tutaj o pani. Wiem, że złożyliście konkretny projekt do budżetu obywatelskiego Zarządu Województwa Łódzkiego. Tak, został przeze mnie wymyślony projekt, który nazywa się Zdrowe Jelita 50+. Jest on dedykowany pacjentom po 50 roku życia, którzy nigdy nie mieli kolonoskopii albo nie mieli tej kolonoskopii wykonanej w ciągu ostatnich 10 lat. Każdy taki pacjent, który mieszka na terenie województwa łódzkiego, jeśli nasz program uzyska środki
z Funduszu Budżetu Obywatelskiego będzie mógł sobie taką kolonoskopię bezpłatnie wykonać. Oprócz tego, że będzie badanie wykonane, ten program zakłada również edukację pacjentów na wizycie przedstępnej, zakłada również pomoc pacjentom, jeżeli wykryjemy u nich jakiekolwiek zmiany, nawet nie nowotworowe, czy to będą zapalenia jelit, czy to będą uchyłki, czy jakiekolwiek inne zmiany, zakłada również pomoc takim pacjentom, więc oni po badaniu nie będą pozostawieni sami sobie, oraz jako trzeci element edukację lekarzy, u których świadomość potrzeby badania pacjentów bezobjawowych jest niska. Lekarze wiedzą, że należy badać pacjentów z objawami, natomiast nie wiedzą, że najlepiej jest badać pacjentów, u których jeszcze objawy nie wystąpiły. I do nich będzie kierowany również ten program w części edukacyjnej. Rozumiem, że powstał w trosce o zdrowie naszych pacjentów, mieszkańców przede wszystkim tutaj Sieradza i województwa łódzkiego w tej części zachodniej. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób my jako widzowie, jako mieszkańcy miasta, regionu i miejsc, do których my nawet jako telewizja docieramy, możemy Państwu pomóc. Wiem, że w tej chwili ten budżet jako taki będzie podlegał głosowaniu. Bezpośrednio mieszkańcy, a w tym nasi widzowie, Szanowni Państwo, będą mieli wpływ na to, który projekt uzyska wsparcie. Myślę, Szanowni Państwo, że to jest taki apel do Was. Od 1 października bodajże, tak, pani doktor, będzie można głosować na ten projekt, który w tej chwili jest złożony do budżetu obywatelskiego. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób? Na projekt można głosować w dwojaki sposób. Po pierwsze, przez internet, przez stronę internetową województwa łódzkiego i na stronie szpitala będzie podany link. Musimy wejść na stronę województwo łódzkie, tak? Musimy wejść na stronę budżet obywatelski, tam będzie link do głosowania i każdy mieszkaniec województwa łódzkiego, niezależnie od wieku, tak, bo również osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców mogą głosować, mogą oddać głos na nasz projekt, mogą oddać głos na nasz projekt również osoby, które pracują za granicą i nie będzie ich w czasie głosowania, ale mają dostęp do internetu i również mogą na nas zagłosować. I druga forma to jest głosowanie poprzez karty do głosowania, które będą przy urnach, ale również będą dostępne na przykład tutaj u nas i każda osoba, która będzie chciała zagłosować, może podejść tutaj do szpitala czy w innym miejscu, w którym pracuje, taką kartę otrzymają i będą mogły ją wypełnić i wtedy zostanie ona przesłana do Urzędu Marszałkowskiego. Od kiedy do kiedy jeszcze będzie można głosować? Dobrze powiedziałem, że od 1 października, Od 1 października rozpoczyna się głosowanie na kartach internetowe. Głosowanie na kartach do głosowania kończy się 22 października, a głosowanie internetowe trwa do końca października, więc proszę Państwa o oddanie swoich głosów na nasz projekt. Szanowni Państwo, to wyjątkowa szansa dla naszych mieszkańców. Poprawić dostępność do badań profilaktycznych, mówiąc przesiewowych, tak, przy schorzeniach jelita grubego. Miejmy nadzieję i tego Państwu życzę, żebyśmy byli wszyscy zdrowi. Ale jak już się coś zadzieje, to nie odbierajmy sobie tej szansy z dostępnością do konkretnych badań i do specjalistów. Myślę, że Pani doktor już jest osobą rozpoznawalną w naszym mieście. Z jednej strony na nieszczęście, bo przeważnie spotykają się osoby, które no, mają jakieś problemy z jelitami, prawda? Tak. I stara się Pani w różny sposób pomagać. A z drugiej strony to należy się cieszyć, że mamy takich specjalistów, którzy w trosce o pacjentów składają tego typu projekty. Bardzo dziękuję Pani doktor za udział w programie. Szanowni Państwo, to był program pilotażowy. Już teraz z Panią doktor zapraszamy do oglądania pierwszego odcinka serii programów o naszym zdrowiu i o chorobach jelita grubego. Na zakończenie przypominam, od 1 do 22 października głosujcie na ten projekt, bo dzięki temu zyskamy kolejną szansę na określone badania, które pozwolą nam wszystkim dbać o swoje zdrowie. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.
Pamiętaj, Bank Spółdzielczy w Sieradzu gwarantuje Ci indywidualne podejście i poczucie bezpieczeństwa. Sieradz, ulica Zamkowa 2. Zapraszamy także do naszych oddziałów w Burzeninie, Wróblewie i Brzeźniu. Pamiętaj! Zapraszamy do Term Uniejów, polskiej stolicy wodnej rekreacji. Od nas wrócisz wypoczęty i zrelaksowany. Wydobywana z ponad 2000 metrów woda termalna niezwykle kojąco wpływa na skórę, a uniejowska solanka termalna znajduje zastosowanie przy leczeniu wielu chorób. Dzięki bogatej ofercie Term Uniejów każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy! Szanowny kierowco, kończy Ci się przegląd samochodu? Nie czekaj, wybierz naszą stację kontroli pojazdów numer 1 PKS Sieradz na zajezdni. Sieradz, ulica Wojska Polskiego 63. Oferujemy przeglądy wszystkich typów pojazdów od poniedziałku do piątku od 7 do 20, w soboty od 7 do 13. Przypominamy SMS-em o kolejnym badaniu technicznym pojazdu. Przeprowadzamy pierwsze badania pojazdów sprowadzonych z zagranicy. Telefon 43 826 63 10 lub 502 286 541. Zapraszamy! W dzisiejszym programie to wszystko. Nasze materiały można oglądać także w telewizji internetowej na stronie 8tvr.pl. Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze. Na dziś dziękuję za uwagę, a na kolejny program zapraszam w środę o godzinie 18. Do zobaczenia.